Witam wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Dzisiaj będę mówić o godzinie Sądu Bożego. Niech będzie wywyższone imię Jahwe. Żyjemy w okresie oczyszczania świątyni niebieskiej, czyli wielkiej godzinie Sądu Bożego. Apokalipsa, rozdział 14, werset 6-7. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwały, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił, i ziemię, i morze, i źródła wód. Anioł z nieba głosił Ewangelię dla wszystkich ludzi, dla całego świata. I głosił, że nadeszła godzina sądu Bożego. I sądzić będzie Bóg, który uczynił niebo i ziemię i morze. Sąd musi poprzedzić przyjście Pana i Jego nagrodę. Apokalipsa, rozdział 22, werset 12. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Więc Pan Jezus przychodzi z zapłatą i ten sąd musi poprzedzić przyjście Jezusa, bo z tą zapłatą, ponieważ musi Jezus wiedzieć, komu należy się zapłata. Analogia do ziemskiej świątyni. Dzień sądu oczyszczenia kończył roczną służbę świątyni. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 16, werset 32-34. Dokonywać będzie obrzędu przebłagania kapłan, który będzie namaszczony i wyświęcony na kapłaństwo na miejsce swego ojca. Włoży na siebie lniane szaty, szaty święte, i dokona obrzędu przebłagania nad miejscem najświętszym, dokona też przebłagania nad namiotem spotkania zgromadzenia. Będzie to dla was ustawa wieczysta, ażeby raz w roku dokonywano przebłagania za wszystkie grzechy synów Izraela. Uczyniono więc, jak Jahwe rozkazał Mojżeszowi. Więc Jahwe rozkazał Mojżeszowi, żeby raz w roku kapłan dokonał przebłagania za grzechy w miejscu najświętszym świątyni. Hebrajczyków 9, rozdział 7. Hebrajczyków, rozdział 9, werset 7. Do drugiej zaś części jedynie arcykapłan, i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu. Więc raz w roku arcykapłan wchodzi do miejsca najświętszego świątyni i dokonuje przebłagania za grzechy, oczywiście wchodzi z krwią. Oczyszcza świątynię z grzechu. Przed końcem świata nastąpi oczyszczenie świątyni niebieskiej. Hebrajczyków
rozdział 8, werset 5. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich, gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to i w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś, mówi, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. Więc świątynia na ziemi była obrazem świątyni w niebie, czyli oryginał to jest świątynia w niebie. Hebrajczyków 9, werset 22-23. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Pseudoobrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczane, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. Czyli świątynia w niebie, podobnie jak świątynia na ziemi, będzie musiała być oczyszczona pod koniec świata. I to oczyszczenia krwią Jezusa Chrystusa. I Jezus dokona oczyszczenia tej ziemi, tej świątyni. Dzieło oczyszczenia nazywa się Godziną Sądu Bożego. Apokalipsa, rozdział 11, werset 18-19. I rozgniewały się narody, i nadszedł Twój gniew, i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, aby dać zapłatę sługom tym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Potem świątynia Boga w niebie się otwarła, i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni i nastąpiły błyskawice, głosy, grzmoty i trzęsienia ziemi i wielki grat. Więc nastąpi sąd Boży, sąd nad umarłymi, nad świętymi i nad tymi, którzy niszczą ziemię. Czyli pozytywny sąd dla świętych, a negatywny sąd dla tych, którzy niszczą ziemię, którzy przestępują prawa Bożego, prawo Boże. Apokalipsa, rozdział 14, werset 6-12. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. Inny anioł, drugi, przyszedł w ślad, mówiąc: Upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. A inny anioł trzeci przyszedł ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze jej znamię na czoło, na swe lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane, nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu, i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się znosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamie jej imienia.
Tu się okaże wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Bożych i wiary Jezusa. No więc nastąpi godzina sądu Bożego, właściwie już jest, czyli wezwanie tu jest, żeby ulęknąć się Boga i oddać Mu chwałę, ponieważ On jest stworzycielem wszystkiego. Jest to sąd nad Babilonem. Babilon upadł. A co to jest Babilon? To są kościoły, które pomieszały naukę ludzką z nauką Bożą, z Pismem Świętym. I jest tu ostrzeżenie dla tych, którzy czczą bestie i przyjmują znamie na swoje czoło. A co to jest bestia? Jest to potęga religijno-polityczna. To jest to samo, co mały róg z Daniela, która próbuje zmienić przykazania Boże i zniszczyć świętych wielkiej inkwizycji. Więc co to jest znamie bestii? Znamie bestii to jest przeciwieństwo do znaku Bożego. Znakiem Bożym jest święcenie niedzieli, znakiem Bożym jest święcenie soboty i jest to ustalone przez Boga. A znamieniem bestii jest święcenie niedzieli i jest to ustalone przez Kościół rzymskokatolicki. Więc jest to ostrzeżenie i kara dla tych w czasie sądu Bożego, dla tych, którzy oddają pokłon bestii i znamieniu bestii. I jest jeszcze pochwała dla świętych, którzy trzymają się 10 Bożych przykazań i którzy mają wiarę Jezusa. Przewód sądowy. Opis Trybunału. Sędzią jest Bóg, a obrońcą Chrystus. Daniela, rozdział 7, werset 9. 10. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny, czyli Bóg Ojciec, zajął miejsce. Żata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni i jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Więc tym, który sądzi, tym sędzią jest Bóg Ojciec. 1 Jana, rozdział 2, werset 1-2. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika, czyli obrońcę wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za grzechy nasze i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Więc tym obrońcą na sądzie Bożym, tym rzecznikiem jest Jezus Chrystus. Więc powtórzmy, Bóg Ojciec jest sędzią, a Jezus Chrystus jest obrońcą w czasie sądu Bożego. Przedmiotem rozprawy to jest życie ludu Bożego ujęte w rejestry Boże. 1 Piotra, werset 4, rozdział 4, werset 17. 1 Piotra, rozdział 4, werset 17.
pierwszy Piotra. Pierwszy Piotra, rozdział 4, werset 17. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? Więc sąd się rozpocznie od świętych, a potem dalej od tych grzeszników. Więc pomyślmy, jaki będzie wyrok dla tych grzeszników, a jaki będzie dla świętych. Kaznodzieja Salomona, werset 12, rozdział 12, werset 14. Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko choć ukryte, czy dobre, czy złe. Więc Bóg wie o wszystkim, więc przytoczy na sąd wszystkie czyny człowiecze, czy dobre, czy złe. Nic nie będzie ukryte dla Niego. Psalm 139, werset 15-16. Psalm 139, werset 15-16. Nie tajna ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Oczy twoje widziały me czyny, wszystkie są spisane w tej księdze, dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Więc Bóg będzie sądził według czynów zapisanych w księdze Bożej. Więc wszystkie czyny człowieka są spisane w Księdze Bożej. Psalm 87, werset 4-6. Psalm 87, werset 4-6. Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają. Oto Filistyni i Tyr razem z Kusz. Ten i ten się tam urodził. O Syjonie zaś powie, każdy na nim się narodził. Najwyższy sam go umacnia. Jahwe spisując wylicza narody. Ten się tam urodził i zaśpiewają jak tancerze. W tobie są wszystkie me źródła. Pan Bóg o wszystkich wie, o wszystkich narodach, o każdym człowieku. Ma wszystko spisane. Malachiasz, rozdział 3, werset 16. Malachiasz, rozdział 3, werset 16. Wtedy mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Jahwe uważał i to posłyszał, zapisano to w księdze wspomnień przed nim dla dobra bojących się Jahwe i czczących Jego imię. Co ludzie mówią, jakie myśli są ludzkie, Bóg spisuje w księdze wspomnień. I tę księgę ma przy sądzie. Mateusza, rozdział 10, werset 30. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Jeżeli Bóg zna ilość włosów na głowie, to tym bardziej zna nasze uczynki, które przywołuje w czasie sądu Bożego. Apokalipsa, rozdział 20, werset 12. I ujrzałem umarłych i wielkich i małych stojących przed tronem i otwarto księgi i inną księgę otwarto, która jest księgą życia
i osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. Więc Bóg ma księgę życia, w której zapisuje czyny każdego człowieka i Bóg tą księgą posłuży się w czasie swojego sądu. Kodeksem to będzie dekalog Jakuba, rozdział 2, werset 10-12. Jakuba, rozdział 2, werset 10-12. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Jeżeli więc popełniasz cudzołóstwa, dopuszczasz się jednak zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. Mówcie i czyjcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa wolności. A prawo wolności to jest 10 przykazań Bożych. Więc będziemy sądzeni na podstawie 10 przykazań Bożych, na podstawie dekalogu, który jest kodeksem w sądzie Bożym. I wiemy o tym, że trzeba przestrzegać wszystkich przykazań, bo jeżeli jednego przykazania nie przestrzegamy, to tak jakbyśmy nie przestrzegali wszystkich przykazań. Jana 12, werset 48. Jana, rozdział 12, werset 48. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swojego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznych. Jeżeli gardzimy Bogiem i nie przyjmujemy Pana Jezusa, to już jest wyrok na nas. Kto jest świadkiem w czasie Sądu Bożego? Świadkami są aniołowie. Mateusza, rozdział 18, werset 10. Więc aniołowie są świadkami w czasie Sądu Bożego. Mateusza, rozdział 18, werset 10. Szczerzcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. Księga Kaznodziei, rozdział 5, werset 5. Nie dopuść do tego, by usta Twe doprowadziły Cię do grzechu i nie mów przed posłańcem Bożym, a posłańcem Bożym jest anioł, że stało się to przez nieuwagę, żeby się Bóg nie rozgniewał na Twoje słowa i nie udaremnił dzieła Twoich ust. Wyrok. Na czym polega wyrok Boży? Na wymazaniu z Księgi Żywota imion grzeszników. Druga Mojżeszowa, rozdział 32, werset 33. Druga Mojżeszowa, rozdział 32, werset 33. Jahwe powiedział do Mojżesza: tego tylko, kto zgrzeszył przeciw mnie, wymarzę z mojej księgi. Więc grzeszników wymarzę Bóg z księgi
z księgi oczywiście żywota. Mateusza, rozdział 10, werset 33. Mateusza, rozdział 10, werset 33. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Jeżeli się ktoś zaprze Jezusa Chrystusa, to oczywiście Bóg Jezus zaprze się go przed Bogiem i zostanie wymazany z Księgi Żywota. Ezechiel 18, werset 24. Ezechiel 18, werset 24. A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył, żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuścił i grzechu, który popełnił. Więc jeżeli sprawiedliwy zejdzie na drogę złą, na drogę grzechu, to będzie wymazany z księgi żywota i jego sprawiedliwe czyny nie będą się liczyć. Psalm 69, werset 28-29. Psalm 69, werset 28-29. Do winy ich dodaj winę, niech nie dostąpią u Ciebie usprawiedliwienia, niech zostaną wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani z prawymi. Więc jeżeli grzeszą, to będą wymazani z księgi żywota i nie będą zapisani wraz z świętymi, a święci są zapisani w księdze żywota. No, na czym polega jeszcze wyrok sądu Bożego? Na wymazaniu grzechów ludu Bożego. Ezechiel, rozdział 18, Ezechiel, rozdział 18, werset 21-22. A jeśli występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełnił, a szczekł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze. Nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyli jeżeli występny, czyli przestępujący prawo Boże, porzuci grzech i będzie żył dobrze według przykazań Bożych, to będzie miał żywot wieczny.